Hej, witajcie w wynikach konkursu. Czas na wyniki konkursu plastycznego, artystycznego. Miały to wyniki być wcześniej, ale zaczęliście prac znacznie więcej niż sądziłem. Tych prac pewnie ponad 100 jest takie duże pudełko. Tutaj są listy, tutaj będą paczki, więc jest tego bardzo dużo. Zwycięzców będzie więcej. Na końcu pokażemy nagrody od miejsca 4 do 10. Oraz od miejsca 1 do 3 tych miejsc będzie więcej. I słuchajcie, od miejsca 10 do miejsca 20 będą nagrody pocieszenia, więc będzie aż 20 osób, które do nas coś dostaną. I na samą wysyłkę tych paczek pewnie wydam z 200-300 zł. Ale to nic, bo to co wy wysłaliście jest znacznie więcej warte. Dobra, ja tutaj muszę podsuwać. Widzę, że możesz nagrać. Zaraz to wszystko porozkładamy. No i zobaczycie, co z tym się kryje. No, bierzemy się za otwieranie przesyłek, tych paczek, tego wszystkiego i jest tego dużo, jak widzicie. Każdy na pewno z was coś na tym zyska. Zrobimy tak, że każdy, kto wziął udział, takie podziękowania, nie? Każdy, kto wziął udział, no to otrzyma kod rabatowy 10% do wykorzystania w naszym sklepie. Ten sklep będzie czynny od 1 marca. Więc każdy, kto z was wziął udział, niech się zgłosi na Facebooku, na fanpage'u albo na mailu i poprosi o kod rabatowy. On będzie do wykorzystania od 1 marca. Na przykład tutaj mamy wyciętego, fajnego jesiotra. A to nie szczupak? A, szczupak. A może jesiot? Szczupak, jesiot? Nie wiem. No niby paski jak szczupak, ale to jest paski jak jesiot. Może szczupak. Takie ryby. Fajne, niektóre są naprawdę bardzo pomysłowe. Jest tego dużo, sam nie wiem czego się spodziewać. Kilka otworzyłem, przyznaję się, i naprawdę jestem mega zaskoczony. Patrzcie, jaki fajny fanart. Rapisz wędkarstwo. Naprawdę jestem mega zaskoczony, że mam takich fanów, widzów. Dlatego będzie nagród znacznie więcej niż było to zapowiedziane. Lecimy dalej. Tutaj mam jakąś taką typową świąteczną paczkę. A i też każdy z was, kto nadesłał tutaj do nas pracę, będzie pozdrowiony. Będziemy was pozdrawiać na jakieś 3-4 filmików z wypraw wędkarskich. Prawie każdy z imienia, nazwiska będzie, będzie pozdrowiony. No byśmy po prostu też z tego mieli, tak? Jakąś pamiątkę. Tutaj mamy sandal dla Grześka, a kucharza. A, standard Grześka kucharza, ja wczoraj chyba nie chodziło. Ja też. Kart dla Kacpra, wiadomo. Że kart dla Kacpra, Kacper kart. Ale taki lampasik. Patrz, ej, to fajne jest. Szczupak dla Eryka, wiadomo. O, jest i Michaela Lin. A zgadnij co dla Grzesia, widać. Ukleja. Dla Grzesia ukleja, to jest bardzo fajne. Ale to nie koniec. To będziemy potem czytać. Mamy tutaj coś jeszcze. Dobra, daj chwilę stopa. A tutaj mamy... A to na płótnie? Nie. Czy tak? Nie, mamy, wiesz co? To jest obrazek. Raf, co może wiedzieć. Ale na płótnie chyba, czy nie? No takie płótno, nie wiem jak to jest materiał. Czy tapeta? Tapeta chyba. Pokaż. Bardzo fajne. To jest od Dawida. A ładny. Tutaj nie widać od kogo niestety, bo tak się zdarła naklejka, że nie widać od kogo. Więc to ktoś się musi przypomnieć. Ale był fajnie wycieniowany. Bardzo ładny talencik, no. No bardzo pięknie wycieniowany. Tutaj mamy przesyłkę od Mai Gasińskiej. Tak? Gasińska. Tak, kolej. I od Filipa. Co? I od Filipa. I od Filipa, tak. Ła, to będzie bardzo ładne. Czekajcie. To będzie bardzo fajne. Patrzcie. Ho, ho, ho. Uszelki. No, to fajne. Ale fajnie, bo przyklejane. Fajne oczko. No, to mi się podoba. Tutaj będzie od Filipa, również fajna. Ła! Bogactwo, patrzcie. Fajne, nie? Jak się odbija od światła. No. O to z monet! No kurde, to moje bogactwo. Dobra, będziemy grę od Gabriela. Zgadywankę. Pierwsze pytanie do Rafała. O, bo to będzie do ciebie. O nie. Chyba wiedziałeś, że będziemy razem nagrywać. Co jest też życie choinki, ale też na niebie? No gwiazdka, myślę, że gwiazdka. I otwórz pudełko numer 1. Tutaj trzy pudełka są. No to nie jest. Dobra, na razie mam tekturę. Będzie do wysyłki.
Czekaj! A gwiazda! A, gwiazda! Ta-dam! Pamiętam, kiedyś takie robiłem. No, my też kiedyś w podstawówce. Dobra. Drugie pytanie. Co w wodzie lubisz to łowić? No myślę, że ryby. I żaby. Ale żab nie można pokazywać, te filmy, gdzie się łowią, bo są pod okolo. To tu drugie pudełko. Dobra. W drugim pudełku jest? Obstawiam rybę. Nie wiem. Obstawiam, że mógł to być jaki łabędź. Tak? No. Bo z takich się łabędzie robi. Bynajmniej my robiliśmy. Ty, no nic innego nie widzę. Nie wiem co to. Może ryba, bo to oko. A. No, no to masz rybę. No ryba chyba. A trzecie pytanie jest do Grzesia. Co pływa na tafli wody? Jest to białe zwierzę. Jak się wykluje, jest szarawe. Co? Jeszcze raz, co? Daj, ja cię nagram. I ty masz dopiero trzecie pudełko. Grzesiu, co pływa na tafli wody? Jest białe, a jak się wykluje, jest szarawe. No? A to typy? Może kur... No co? Nie wiem. No co, nie wiesz co? Ja mam jakiś tam typ, ale to też na 100% jestem pewny. Ja od razu myślałem, że pewnie ukleję, ale... A, widzisz? No i co? Nie. No białe, a potem szarawe. Łabędzie chyba. A no kurde, faktycznie. Ej, ty kurde, na rybach nigdy nie byłeś. Ej, ty trzymaj, otwieraj, zobaczymy co tam jest. Tu. Ja myślę, że łabędź. No i jest łabędź. No, słaby, Jezu, przegrałeś. No i dobra. 2-0. Pokaż. Ej, bo tu głowa. Czyli to część. Ciach, ciach. Czyli to gdzieś. Tak, tak, wiem, kiedyś się robię w szkole. Tutaj mamy przesyłkę od... od Janusza dla Piwockiego. Jest to... o kurde. Co to jest? O cholera. Szczupak chyba. Ale gdzie jest? A, drewna. To jest drewna? O, chyba. No. Tylko pan się rozwalił, albo trzeba dokleić. A się pan rozwalił, coś czuję. No. Ale jest to szczupak. Bardzo no. Fajny. Ja go potem skleję. Ale patrz jak fajnie pokleimy. Taki szczupek. Dobra, pojedziemy. Przesyłka od Wiktora. O kurde, poduszka. Wieloryb. Poduszka. Fajna. I liścik w środku. Liścik też jeszcze. A, co to za kropki? Ryby. Z ryby to ja wiem, ale kropki ten, z tego tam. Może teraz chyba, czy coś takiego. Otwieramy wasze listy teraz. Alan wysłał taką pracę, plus pierniczka w takim fajnym pudełeczku, więc to sobie zaraz zjem. Dziękuję. Bardzo. Dobra, masz. Otwieram te wszystkie listy już chyba z drugą godzinę. No i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, tego się nie da wyrazić. Tego co zrobiliście, patrzcie ile tego jest. Każdy się postarał, każdy coś tu wysłał. Naprawdę jestem mega, mega zaskoczony. Sami zobaczcie. A tam jeszcze kolejna partia tego wszystkiego. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak jak wspominałem, na końcu zobaczycie nagrody zwycięzców. Nagród będzie znacznie więcej. I bardzo, bardzo dziękuję, bo jest tego bardzo dużo. Każda praca ma w sobie element wędkarski. Fajną wędkarską społecznością jesteście. Jeden z widzów dla Grzesia przysłał prezent dalej, 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 Grzesiu, dalej. Spokojnie, to nie kapsle, ja wiem, że ty byś wolał kapsle. Tutaj ktoś dla ciebie coś wysłał, nie wiem co to. Obstawiam, zestaw na ukleję, wiii! Nie wiem co to może być. A tutaj ktoś napisałby autograf, tylko kolego weź się od razu na Facebooku i podaj swoje dane, bo nie znalazłem, kurczę, od razu do ciebie. No jak najbardziej autograf wyślę, tylko na Facebooku napisz na fanpage'u i podaj dane swoje. To odeślę. No chwila prawdy. Nie, ja jeszcze nie patrzę sobie, zobaczcie, czy tutaj jest zaklejone. Chyba tak. Macie, nie wiem. Aha, to ja mam otwierać. Ja jeszcze nie patrzę. O kurde, fajne. Grzesio na łódce. Jeszcze jako farmy brakuje. Ta. Ej, czekaj.
A to co to? Grzesiu, o kurde, wpaść na dół, dawaj to no. Na... Kleju! Grzesiu, co to jest? Pokaż! Z ukleju. Grzesiu z gigantyczną ukleju, ty czekaj. Na grupę naszą zdjęcie zrobię, myślę. To... Nie no, fajny, naprawdę bardzo trafiony. Ktoś ładnie Grzesia z plasteliny wylepił. Mamy też grę planszową. Zaraz pokażę wszystkie te prace. To jest gra od Mateusza. Gra planszowa. To proszę, co gramy? No, możemy zagrać. Tak na szybkości, czekaj, nagrywaj na razie. Na szybkości zagramy, no ten filmik z wyników konkursu będzie trochę taki duży, no ale chcemy przynajmniej troszkę czasu poświęcić. Ja gram czerwonym piątkiem, ty jakim? Niebieskim. Dobra. Dobra, to ja rzucam pierwszy, okej? Trzy. Nic ciekawego. Dawaj, rzucaj szybko. Cztery. Też nic. Dalej ja. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Na razie omijamy wszystkie bonusy. Jeden. O, masz piątkę. Złapałeś ukleję. Idziesz dwa pola do przodu. No równi ze mną. Ukleja złapał ukleję. Widzisz, jaki los jest, kurde, rzeczywisty? Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurde, minąłem, szkoda. Dwa. Aj. Też, no to jeszcze ci brakuje, zaraz. Pięć. Raz, dwa, trzy, no, cztery, no. Pięć. Kurde, mijam bonusy. Dwa. Ty też ominąłeś. Cztery. Raz, dwa, trzy. Kurde, mijam wszystko. Ale chyba wygram. Chyba. Sześć. U, kurde. Spokojnie, gonisz, gonię. Gonisz. Cztery, ale nie tak łatwo. Raz, dwa, trzy. Kurde, mijam wszystko. Pięć. Kurde, gonisz, no. I nie wiem, czy na 23 nie będziesz. Nie. Prawie. Kurde, mało, trzy. Raz, ale... dwa, znowu wszystko mijam. O nie! Uklejasz mnie dogonił. 28. Zerwałeś życiówkę. Wracasz na start! Łach, 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 łach. Złowił ukleja, zerwał życiówkę, tam nie rozdę przytyka mi. Dobra, aby nie jeden. Trzy. Wygrałeś. Nie jeszcze. Raz, dwa, no, trzy. Już, no bo już wygrałeś. No dawaj, jeden. No chyba tak. Oj, ale kleje złowiłeś, ja nic nie złowiłem. Dobra. No, bo mi się tak gra, bo końcówka jest niedobra. No tak musi być, dobra, fajna gra. Słuchajcie, to miało być tak, że na Facebooku miałem te prace na Facebooka wrzucić i mieliście głosować na Facebooku, ale... Ale ja myślałem, że będzie 20-30 prac. A tych prac jest pewnie z 50, ze 100. Nie wiem, sam nie liczyłem, jest ich za dużo. I wiem, że gdybym wrzucił to na Facebooka, każdej pracy bym zrobił zdjęcie, wrzucił na Facebooka, to 90% z was nawet by nie przeglądało tych wszystkich zdjęć, tych wszystkich prac i by nie było żadnych rzetelnych ocen. Więc wszystkie miejsca wybierzemy sami. Wiem, że było tam inaczej mówione na filmiku, ale pracy jest więcej. Tak samo na tym wcześniejszym filmiku z tym konkursem było mówione, że będzie tam 3 czy tam 10 miejsc, a będzie więcej. No więc to zatem. Teraz wam pokażę wszystkie prace, bo każdą pracę doceniam i bardzo szanuję i dziękuję. Lecimy, nie wszystkie prace będą dobrze widoczne, bo takie jest światło. Tutaj mamy fajnego karpia, sandaczy, w ogóle sandaczy to jest chyba najwięcej sandaczy koni, te fajne z BBO. Tutaj moja postać, gdzie złowiłem karpia w grudniu. Bardzo ładne loga. Robiły to osoby w różnym wieku, tutaj z linem 50 cm, ten lin miał, jak pamiętam. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie prace. I słuchajcie, każdy z was, kto nadesłał do nas pracę, niech w komentarzach pod tym filmem właśnie napisze, o tutaj prawdziwe gumy, napisze swoje imię i nazwisko, a zostanie pozdrowiony w następnych filmach, bo wszystkie te osoby, które napiszą swoje imię, nazwisko, wysłały do nas pracę, momencik, zostaną pozdrowione w następnych filmach z wypraw wędkarskich. Każdego doceniamy, no i też chcemy, aby każdy z was coś z tego miał. Tak samo, każda osoba, która napisze do nas na mailu albo na Facebooku, to bardzo ładna praca, na Facebooku otrzyma kod rabatowy 10% na zakupy na sklep rafisz.pl. Na razie sklep jest zamknięty, sklep będzie otwarty. Każda osoba, która wysłała pracę i napisze do nas na Facebooku, na mailu, otrzyma kod rabatowy 10% do wykorzystania na naszym sklepie, sklep.rafisz.pl. Sklep na razie jest zamknięty, ale będzie otwarty od 1 marca. Od 1 marca będzie na nim dużo nowości, dużo nowych produktów.
Więc taki kod sobie będzie warto zachować. Ten kod będzie do wykorzystania do końca roku 2021. Tutaj bardzo fajna praca. Tutaj mamy kolejne. Będę chciał każdą pracę pokazać, aby każdy miał tą swoją sekundę na tym filmie. Tutaj chyba z jesiotrem jestem, na pewno z jesiotrem. Fajny szczupak. To mi się właśnie całkiem fajnie podoba, bo są takie przynęte z gąbki. Ja widziałem w ogóle kiedyś u ruskich na kanale, jak robili właśnie takie przynęty z główki dźwigowej i z gąbki, to malowane jest. Lecimy dalej, jest tego bardzo dużo, jak widzicie. Bardzo dziękuję za tą aktywność, to jest bardzo fajna, złota praca. Wesołych świąt, trafić wędkarstwo. Sami zobaczcie, okoń chyba najczęściej się pojawia. To jest fajna. Wcześniej było, że sandacz. No, okoń sandacz, mówiłem, że okoń sandacz. Okoń sandacz najczęściej się pojawia oraz szczupak. To jest fajna, nasze kulki proteinowe, truskawka oraz pomarańcze Grzesia ulubiona. Tutaj mamy coś takiego. Tutaj ja z lidem przerysowane, tutaj fajna namalowana. Lecimy dalej, tutaj mamy fajnie taką wyciętą płoć w... Dla mnie to wygląda jak płoć w szklance. Coś takiego. Dalej tutaj. Tak jak wspominałem, jeśli wysłaliście pracę, napiszcie swoje imię, nazwisko w komentarzu pod tym filmem. Ja to wszystko potem pozapisuję sobie na kartce i w dwóch, trzech filmikach z wypraw wędkarskich będę pozdrawiał po kilkanaście osób z imienia, nazwiska. Jeśli chcecie być pozdrowieni, no to macie taką okazję. Dużo prac było też na drewnie, tutaj bardzo fajna, z kapslami, na pewno pomysłowa, kreatywna. No i teraz za chwilę będziemy wybierać te najlepsze prace według nas. Każdy z was by inaczej to wybrał, więc wyniki będą subiektywne, nie będą obiektywne, tylko subiektywne, bo każdy mógłby co innego wybrać. Coś takiego. Takie tutaj bardzo ładna, zachód słońca. Tutaj na płótnie też bardzo fajna. Tu chyba sum, szczupak, karp, logo, szczupak. Tutaj ja z jesiotrem 40 kg przerysowanym. Tutaj bardzo fajna, karp koi tam był, rafisz. Bardzo dziękuję wszystkim za udział. To mi się bardzo podoba, bo z drugiej strony jest... baterie są, jak to się wciśnie, to, to się świeci wszystko fajnie. Tutaj w drewnie, tutaj mamy w metalu. Mam nadzieję, że każda praca się załapie i żadnej nie pominąłem. Tam bardzo ładne logo. To taka świąteczna. Grzesiu też sobie zdjęcie robi, będzie wybierać, ja będę wybierał pierwsze 3 miejsca, Grzesiu 4, 5, 6, 7 i ja 8, 9, 10 wybierę. A, to ja kurde już jest 7 na 7, no wybrałem jak nie 6. To sobie wybierz takie 3 czy 4 najlepsze. To jest bardzo fajne. Tutaj ktoś od razu przynęty nam wysłał. Bardzo dziękuję, tutaj fajny karp. Tutaj nawet młodsi widzowie. Raptusz wędkarstwo na bibule, to jest fajna. Zaraz pokażę wam takie najlepsze, według mnie. Coś takiego, jest tego bardzo dużo. Myślę, że chyba każdy prawie pokazałem. Tutaj już takie lepsze. To będzie pewnie wysoko, tak myślę. Tu ładne liny. Zachód słońca. To jest bardzo piękne, w ogóle jako logo kanału mogłoby nawet być. Ta osoba, która to zrobiła, niech się zgłosi do mnie na fanpage'u. To jest fajne też, z drewna. Szczupak bardzo ładny. To ładne, tutaj mamy drewnie. Tam nawet mamy poduszkę w kształcie ryby. To jest bardzo ładne, piękne. Tam szczupak, który się no niestety rozwalił podczas drogi, ale też fajne. Tutaj kolejne, no i to mi się bardzo podoba. Od kogo? Od Krzyśka. Mamy coś takiego, jak podepniemy to do prądu, to się będzie świeciło. Taka zabawka, rafisz, wędkarstwo. Tam właśnie pole do gry, to jest bardzo ładnie narysowane. Tutaj z plasteliny. Tu. Takie coś. Tutaj. To będzie wysoko, czuję. Takie coś. Tutaj nawet mamy ciasto, za które już, które zostało już ocenione. Bluza na to poleciała, rafisz. Grzesiu teraz nagra, na chwilę mnie i pokażę też jedną. Ty będziesz jadł? Nie będę na razie nic jadł, to nie jest do jedzenia. Patrz, tutaj mamy mnie, no nie? O, który w ogóle nawet jak się nazywa? To zdjęcie wywołał. To nie jest wywołane. I patrz, kogo mamy! O kurde! No, nawet twoje zdjęcia. No.
Kurde, ja takich nie mam. Ty, jak skończysz, to ja to chcę. Tak. No czemu nie, kurde. Ja sam. Specjalnie, no to musisz chyba wysoko wycenić. No to kur... Człowiek ukleja. Specjalnie na Grzesie, patrz, skarpetki nawet. O, skarpetki dla mnie też? No chyba tak. I słomki. A nie, to piszę dla Rafała, ale mogę ci oddać, jak chcesz. A to nie, no jak dla ciebie, to ty wiesz, to masz, nie będę ci zebrała. I haltyk na ukleję. O, zajebiście. No, i też ukleja. Ukleja podobno w każdym razie. No. Dobra. Ja tu wcześniej tylko Grzesia i siebie widziałem, ale to nie tylko my z Grzesiem jesteśmy. To jest fajne, bardzo pomysłowe, kreatywne. Jest i Kucu. Ale ktoś Kuca z Pawłem pomylił. To jest Paweł, to jest Kucu, to prawda, ale to jest Paweł. No ale szupil dobrze. Kucu z Pawłem może trochę podobni do siebie. Trochę. Bartek. Z boleniem. Tak, i Kuba. No Kuba też fajne ryby łapał. Przechodzimy do najciekawszych prac. Ja już mam swoich faworytów. Pierwsze miejsce, może zaczniemy od pierwszego miejsca. To czekaj, bo ja jeszcze w sumie nie pozycjonowałem. No, ja pokażę tylko pierwsze trzy miejsca. Dobra. Pokażę. Pierwsze miejsce dla Oliwiera. Zobaczcie na to, kutnik kamerzysto. Dla mnie bomba. Ja na początku myślałem, że jest to kupione gdzieś. Że jest to niewykonane przez naszego widza, tylko kupione gdzieś. Ale jak zobaczyłem Rafisz, wędkarstwo, no to... No to już szczaiłem, że to jest zrobione ręcznie. No i też widać, że to jest zrobione ręcznie, bo jest to na takim jakby płótnie, nie płótnie. I jak to się nazywa, to tutaj poprzylepiane jest? Cekiny. A, cekiny. Ocekinowane. To jest sztos. To jest Oliwiera Repety. Lat 12. To jest pierwsze miejsce. Gratuluję. Do Oliwiera. W ogóle wszystkie osoby, które teraz będziemy mówić, niech się zgłoszą na Facebooku, na fanpage'u Rafisz Wędkarstwo. Albo na mailu rafisklep@gmail.com. To jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce, też ktoś włożył bardzo dużo pracy. Zobaczcie na to. Z pestek dyni. To dla mojej mamy bardzo się spodobało. Z pestek dyni, z huby, czy jak tam? Z tego drzewa? Nie, czekaj, jak się nazywa. To chyba huba. Huba. Patrzcie. Cytryna nawet. No, sztos. To jest Stanisław Bianiak, lat 14. Drugie miejsce. I trzecie miejsce. Rat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 
artystyczna, a tylko za kreatywność. Lampka, która się świeci w nocy. I to jest Krzyśka Artyckiego. Miejsca 4, 5, 6, 7 wybiera Grzesiu. Miejsce czwarte. Czwarte? I powiedz dlaczego. Tu. Nie wiem. No. To mi też to się podobało. No, zajebiście narysowane. Z czego to w ogóle? Jak to narysowane takie cudowne? Jak żywy, nie? No. No ładnie wycieniowane. Ktoś ma naprawdę zajebisty talent. To jeszcze... A, nie. Jest, to mam napisane na tym o. Czy nie ma? Jest tutaj o. To jest... Łukasz Mrożowski, czegoś tak, Mrożowski. Te osoby niech się zgłaszają do nas. Dobra, miejsce 5. Miejsce 5. Tu. Czyli... O, kurde, to wiesz ile to musiało zająć czasu? No kurde. Ty zarysowałeś kiedyś coś takiego? No kiedyś się starałem. A, tak. No kiedyś z plastyki byłem dobry, szóstki miałem. A, ja to słaby zawsze byłem. A ja zajebisty. No. No fajna, to jest miejsce 5, miejsce 6. Miejsce 6, no komu innemu mówimy? Miejsce 6, no. Tak, ten cały no klaster teamowy. Pardon. Grzesiu dał się przekupić skarpetami. Kurde, będę, ale jedna jest, gdzie druga? Będę śmigał. Z drugą to będę ocenił wyżej. Nie no, piąte miejsce, nie ma czwartych dwóch. To jest Grzesia, bo jestem, no, jestem z Ukleju, jest pławik dla Grzesia. No. Miejsce 5. Mam swoje zdjęcie, nigdy swoich zdjęć nie wywoływałem. A, to sobie zabiorę i będę miał. No dobra. Miejsce 6. 6, kurde. Muszę sobie spojrzeć na ściągawkę. No, żeby Grzesia sobie zdjęcia porobił. No. Tak. Dobra, to? Miejsce 6. A, no właśnie, gdybyś tego nie wybrał, to ja bym to wybrał jako 7. No. Tak, to jest to bardzo jest fajne. Bo jest jeszcze masowe. Ma LEDy. Tak, bo jeszcze a też takie, kiedyś, takie coś kiedyś na plastyce robiłem. I co dostałem? To też długo zajmuje. Tak, a. No. To fajnie, bo tak technicznie podchodzisz. No. Miejsce 7. To mi się podoba. Blacha. No. Tak z blacha, ale kurde, tak fajnie powycinałem. No fajnie, no pomysłowe, no jakby nie patrzeć. Odróżnia się od innych. No. Dobra, dziękuję panu. Miejsce 7 daje dla Marcela Onuchowskiego do tego karpia. Po prostu podoba mi się, jakoś tak w oczy się rzuca.
Miejsce 8 z drewna. Ogólnie jakoś tam z drewna te prace nie przypadają do gustu, no ale którąś na pewno z drewna trzeba ocenić, więc to jest miejsce 8, jak dla mnie. Pójdź sobie w pokoju. No, pewnie tak. Bardzo ciężko oceniać, wiecie, każdy by to inaczej ocenił. Będziecie na pewno mieli pretensje do nas, że to tamto było lepsze. To jest miejsce 9. Ja to chciałem dać, ale... Tak, no taki mikołajowy karp. I zaraz jeszcze miejsce 10. I miejsce 10 to. Teraz miejsce 11. Będzie 11 miejsc głównych. I zaraz przejdziemy do nagród pocieszenia też. Tak się prezentują miejsca od 1 do 10. Teraz wam pokażę nagrody za miejsca 1-10. Nagrody będzie można trochę wymienić, ale... Ale od razu zaznaczam, że nie wszystkie nagrody będzie się dało wymienić. Jeśli ktoś z was dostanie nagrodę, którą wam pokażę, jemu się nie spodoba, to niech napisze do mnie, czy można wymienić. Albo będzie można, albo nie będzie można, w zależności co inni wybrali. No, więc nie majcie, jak nie będzie można wymienić, bo tak 50-50. Ale jeśli będziecie chcieli wymienić, piszcie, może się uda. Teraz pokażę wam nagrody. Dobra. Mamy 10 głównych prac, teraz będzie 10 kolejnych jako nagrody pocieszenia. Więc ja wam pokażę swoich 5 prac, które otrzymają nagrodę pocieszenia. I Grzesiu wybiera tam łaźnie, szuka kolejnych 5. A więc nagrody pocieszenia, no to będą opakowanie kulek lub paletu. Niestety albo stety, można napisać kto jaki chce. Tak, piszecie czy chcecie palet, czy kulki, jaki smak chcecie. Plus możecie wybrać nowe smaki, bo mamy 4 nowe smaki, tylko jeszcze bez etykiet są. Miód, orzech tygrysi, pikantna kiełbasa oraz kwitkowa marnica. Nowe smaki na 2021. Osoby, które zaraz wymienimy, które otrzymują nagrody pocieszenia, mogą sobie wybrać jaki smak kulek lub paletu chcą. Jedno opakowanie dla każdej z tych 10 osób. Więc to są nagrody pocieszenia. Ta praca otrzymuje nagrodę pocieszenia. Jest to praca Maksymiliana Szymczaka, lat 11. Ojej, przepraszam. Kolejna praca ta, Pawła Suchodolskiego. Taki szczupak. Kolejny szczupak, bardzo ładnie narysowany, to mi się podoba. Niestety nie pisze. Ta osoba, która wysłała tą pracę, niech się do mnie zgłosi. No i słuchajcie, jak się zgłaszacie na Facebooku, na fanpage'u, albo na mailu, link do fanpage'a macie podany w opisie, tam klikacie, wyślij wiadomość, to piszcie imię, swoje nazwisko oraz które miejsce zajęliście, byśmy wiedzieli co komu wysłać. Kolejna praca, która otrzymuje nagrodę pocieszenia, to jest ten Zachód Słońca. I ja tutaj walczący z karpiem, albo Grzesiu z Uklejo. No i oczywiście muszę wynagrodzić przynajmniej nagrodą pocieszenia planszę, którą udało mi się wygrać. Teraz Grzesiu pokaże, jakie on wybrał 5 prac, które otrzymają nagrody pocieszenia. To też bardzo ładne, mi się też podobały. Liny. Coś to. Takiego. To jest od kogo? Od Dawida Barana, lat 13. Tu nie ma podpisu. Tu jest drewniana. Fajny. Tu szczupak. Szczupak, no ładnie narysowany. Tutaj dwie prace. Tak, to jest od jednej osoby dwie prace. To bardzo ładne, ta osoba niech się do mnie zgłosi, to może logo nam zrobi nowe. Pomyślimy. A tu kurczę długopisem tu jest to fajnie przycieniowane. No, dlatego wybrałem. A, no fajne, a tam UFO. UFO. Nie no, żartuję. Dobra, te osoby niech się zgłoszą. Teraz pokażę wam co otrzymuje pierwsze, drugie, trzecie i reszta miejsc. Więc tak, pierwsze miejsce, nagrody się pozmieniają. Będę położyć na któryś z tych foteli. Bo ja w tamtym filmie konkursowym, tym z zapowiedzią konkursu pokazywałem co otrzymuje jakie miejsce, ale trochę się pozmieniało. Nie wiem, czy na lepiej, czy na gorzej. Pozmieniało się, bo prac było więcej niż się spodziewaliśmy. Można nagrywać. No i zwycięzców jest więcej niż się spodziewaliśmy. Więc tak, pierwsze miejsce. Ratatatata. Otrzymuje naszą słynną matomiarkę. Dobra. Cześć. O. Bluzę Radfish czerwoną, ewentualnie no, ta osoba, która ma pierwsze miejsce, może napisać, czy jest czarna, czy jest fioletowa, jak woli, czy czerwoną, jak woli fioletową, czy czarną. Rozmiar to jest chyba LK albo MK. Można zapisać, poprosić o inny rozmiar, powiemy, czy jest dostępny. Opakowanie kulek proteinowych kokos.
opakowanie peletu 150 gram 14 mm Red Halibut oraz zestaw przynęt spinningowych. Są tutaj gumy, jakieś tam wodlery, główki jigowe, ogólnie zestaw przynęt. Drugie miejsce otrzymuje poduszkę saldacza, opakowanie kulek wanilia i zaraz tutaj nie wanilia, tylko damy druk z przyprawami, bo jest kilogramowa wanilia. Dalej, zanęta płoć oraz żyłkę 16 mm, tak? 16. Trzecie miejsce jest bardzo podobne, bo otrzymuje karpia, poduszkę, opakowanie kulek wanilia 150 gram, opakowanie kulek czosnek squid oraz opakowanie zanęty, kilogram płoć. Czwarte miejsce otrzymuje koszulkę szczupak rozmiar M, ewentualnie można poprosić do zmiany rozmiaru. Ta koszulka tutaj wam się wyświetla, gdzie już nie chce jej zaczynać. Kulki kilogram kokos oraz nie wiem, tutaj o. Bo nie chcę dwa razy takich samych kulek komuś dawać. Banan pellet 14 mm i kulki wanilia 16 mm. Czwarte miejsce. Piąte miejsce otrzymuje opakowanie pellet, truskawka 8 mm, kulki kokos, kulki kilogramowe wanilia oraz zestaw przynęt spinningowych. Też czosnek jest, a nie wanilia. Oj, przepraszam, czosnek. Gdzie się powiedziałeś, tak, czosnek, tak, squid. A czosnek squid, tak. A tutaj zestaw przynęt. Mamy 5 miejsc. Szóste miejsce jest bardzo podobne. Kulki wanilia kilogram, kulki drób z przyprawami, opakowanie mniejsze, pellet oraz zestaw przynęt spinningowych. Dalej miejsce 3, 6, 7. Miejsce 7, kulki czosnek, kulki kokos, waga wędkarska. Dalej miejsce 8, zanęta halibut, wątroba, ryba, spomb oraz kulki kokos. Miejsce 9, żyłka, zanęta halibut, wątroba, ryba oraz red halibut. I miejsce 10 oraz 11, bo tam mieliśmy dwa miejsca. To jest taki sam zestaw. Zanęta, 10, 11. Żyłka i truskawka chyba. Tak, 14. I yum. I miejsce od 11 w sumie do 21, można rzec. Czyli te osoby z nagrodami pocieszenia, które pokazaliśmy niedawno, otrzymują po opakowaniu kulek lub paletu, co chcą, to sobie wybiorą. Wszystkie te osoby niech napiszą do nas na maila rafisklep@gmail.com albo na fanpage'a na Facebooku. Tam napiszcie, które miejsce zajęliście, czy chcecie coś wymienić. Jeśli coś się uda wymienić, to wymienimy, jeśli nie, no to trudno. Bardzo dziękuję wszystkim za wzięcie udziału. Tych prac było bardzo dużo, nie dało się, no... Każdy by co innego wybrał, bo tam pewnie niektórzy będą narzekać w komentarzach, że to, tamto by się wybrało. Każdy by wybrał co innego, my wybraliśmy, tak? Takie konkursy na pewno w przyszłości będą. I to tyle w tym filmiku. Dziękuję za wzięcie udziału i do następnego.